Karolina, dzisiaj udało się wygrać, nie udało się wygrać, jednakże możesz być zadowolona. Każdy Twój występ w tym sezonie to jest bieg poniżej 13 sekund, utrzymujesz stabilną, równą formę. Jak oceniasz swój dzisiejszy występ? Tak, uważam, że był bardzo dobry. Troszkę zostałam w blokach, no ale to się zdarza. No nie zawsze te starty są dobre. Dzisiaj zostałam i potem goniłam przeciwniczkę z Włoch. Nie udało mi się jej dogonić, ale uważam, że bieg całkiem przyzwoity. Teraz wracam oczywiście do pracy, no bo za 3 tygodnie czekają mnie Mistrzostwa Świata w Doha. Będę się przygotowywać w Turcji, więc jestem dobrej myśli i wiem, że tam mogę powalczyć naprawdę o wiele. 2 miesiące temu ustanowiłaś tutaj swój rekord życiowy, 12,75. Czy Ty tutaj lubisz wyjątkowo stadion w Chorzowie ze względu na rozmiary tego stadionu i panującą tu atmosferę? Tak, oczywiście bardzo lubię tutaj startować. Piękny stadion, piękny obiekt, szybki tartan. Zawsze kibice dopisują, świetna atmosfera, więc bardzo lubię tutaj startować. Dzisiaj nie udało się powiedz 12,75, ale spokojnie taka forma i lepsza ma być na Mistrzostwach Świata. Tak, oczywiście, no, na pewno pogoda już nam nie sprzyja, już są takie warunki dosyć jesienne, więc nie ma takiej dobrej energii. Już nie są to temperatury dość wysokie, są to niskie temperatury, więc na pewno trzeba dbać o siebie, dobrze się rozgrzać, a przede wszystkim no, ten start traktowałam jako taki sprawdzian przed Mistrzostwami Świata. Zobaczyć, nad czym trzeba po prostu jeszcze popracować, co nie wyszło, więc zawsze to jest dobry sprawdzian i na pewno wyciągnę z tego startu dużo wniosków i przełożę to na bieg, który już za niedługo. To nad czym trzeba pracować? Nad rozpoczęciem biegu? Tak, przede wszystkim nad przyspieszeniem startowym, nad wyjściem z bloku, końcówka, 3 ostatnie płotki, żeby były jeszcze bardziej agresywne, szybkie, więc jest jeszcze dużo rzeczy do poprawy, ale optymistycznie patrzę na już ostatni praktycznie najważniejszy start. I to cieszy, no, że biegam tak szybko w tym sezonie, regularnie, jeszcze jest nad czym pracować, więc mam nadzieję, że ten dobry bieg przyjdzie wtedy, kiedy trzeba. Tak, już powinnam dawno tyle biegać, więc ale jestem cierpliwa, ciężko trenuję, pracuję, więc czekam jeszcze na te dobre lata. Mam nadzieję, że ten najlepszy czas jeszcze przede mną. A nie masz jakichś obaw związanych z aklimatyzacją na mistrzostwach, bo wiadomo, w Katarze będą bardzo wysokie temperatury? Generalnie bardzo lubię ciepło, więc temperatur się nie boję. Bardziej się boję tej klimatyzacji, która tam będzie panowała. Jednak nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich różnic temperatur, więc tego się najbardziej boję, że będziemy z 40 paru stopni chodzić do 20 paru stopni, więc tutaj trzeba naprawdę na siebie uważać, żeby się nie przyziębić i żeby po prostu nie złapać jakiegoś wirusa, no bo wtedy wiadomo, to już wtedy po starcie i ciężko się na pewno w takim stanie startuje. A opisz, jak wygląda Twoje bezpośrednie przygotowanie przed mistrzostwami, jak spędzisz te ostatnie 2 tygodnie? No przede wszystkim no będę w Turcji, mamy zgrupowanie w Belek, na bardzo pięknym obiekcie, nowo wybudowanym, więc tak naprawdę już się nie mogę doczekać. Kiedy tam pojedziemy, będą świetne warunki, będzie ciepło, więc strefa czasowa i klimat będzie podobny do Doha. Więc na pewno będę ciężko pracować, będę pracować nad techniką, nad wieloma elementami, które oczywiście będą mi potrzebne w biegu. Tu się z Piotrem poznaliśmy w marcu ubiegłego roku przed rozpoczęciem właśnie sezonu letniego 2018. Piotr Maruszewski był moim trenerem przygotowania motorycznego, więc tylko po prostu w tym zakresie mi pomagał. Ale po mistrzostwach Europy stwierdziłam, to znowu czas na zmiany, że byłam 6, no to super fajnie finał, ale jednak odstawałam od tej grupy pierwszych 3 Europejek, więc stwierdziłam, że to chyba nie jest dobra droga, żeby tam dalej iść. Więc stwierdziłam, że właśnie że podejmę współpracę z Piotrem Mokrzewskim. Rozmawiałam po prostu z nim na temat przygotowania też takiego sprinterskiego i motorycznego również, więc jakby bardzo jego filozofia treningu mi się spodobała, więc stwierdziłam, że to może być to i możemy po prostu zrobić z tego jakiś fajny team. Czy trzeba było przekonywać ludzi w związku? Nie, no spokojnie sobie pracowaliśmy. Akurat bieg przez 100 metrów jest na tyle przyjemną konkurencją, że po prostu że dużo nam po prostu nie trzeba. Możemy też trenować w halach, więc nie. Tutaj Polski Związek Lekkoatletyki jak najbardziej zachował się tutaj w porządku. No i są efekty. Występujesz od wielu lat na międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych. Czy ty zawierasz jakieś przyjaźnie z innymi zawodniczkami? To znaczy przyjaźnie, no może ciężko nazwać to przyjaźnią, ale oczywiście jak najbardziej się spotykamy na kawę, rozmawiamy ze sobą, więc na takim etapie koleżeńskim to jak najbardziej. Bardzo się lubimy i zawsze gdzieś tam przed startem się dopingujemy, więc uważam, że panuje naprawdę bardzo miła atmosfera. Czy może z Nadine Wisser, Holenderką, z którą stałaś na podium w Tallinie między innymi, jakoś kumplujecie? Lubicie porozmawiać ze sobą, gdy spotykacie się na zawodach? Akurat w tym roku nie miałam okazji biegać z Nadine Wisser, więc nie miałam okazji się z nią spotkać w tym sezonie. Ale oczywiście nie jesteśmy może super koleżankami, przyjaciółkami, ale jesteśmy dobrymi znajomymi i zawsze rozmawiamy ze sobą przed startem, pytamy się co u niej, jak treningi, więc normalna rozmowa.